Cześć, witam Was ponownie w prezentacji słuchawek ISK MDH8500 Nagrywamy ten materiał, ponieważ wczoraj dosyć mocno rozjechała nam się ostrość i wiem, że tych słuchawek po prostu nie było zbyt dobrze widać a na tym w większości z Was również zależy, oprócz tego, że będę o nich rozmawiał oczywiście. Słuchawki otrzymujemy w dosyć solidnym kartonowym opakowaniu na tym opakowaniu niestety zbyt wielu informacji nie uświadczymy natomiast mamy to opakowanie dosyć solidne, kartonowe, ze zdjęciami produktu, przynajmniej wiemy co otrzymujemy że tak powiem w środku, wiemy jak te słuchawek wyglądają, a jak dobrze widać, wyglądają bardzo podobnie do HyperX Cloudów, z tym, że są po prostu w innym kolorze. Natomiast różnic jest troszeczkę więcej, o tym opowiem oczywiście w dalszej części tego materiału. Wewnątrz znajdziemy takie oto pudełko dosyć grube, które zabezpiecza słuchawki na czas transportu bardzo solidnie. Myślę, że nawet gdyby ktoś wysłał te słuchawki bez dodatkowego opakowania, to w to pudełko bardzo solidnie zabezpieczy na czas transportu. Wewnątrz znajdziemy wytłoczkę gąbkową, która okala słuchawki ze wszystkich stron. W środku są wepchnięte słuchawki. Jak dobrze widzicie, naprawdę jest to mega dobre zabezpieczenie i bardzo fajnie to wygląda. Otrzymujemy dwa kable. Kable są 3-metrowy, 1-metrowy w oplocie brązowym. Kabel dłuższy ma również przejściówkę na dużego jacka. Słuchawki, jak dobrze widać, wyglądają tak jak wyglądają. Po lewej stronie od razu macie w górnym rogu dane. Techniczne słuchawki są utrzymane w stylistyce czarno-brązowej, troszeczkę niecodziennej, i może to, że tak powiem, źle wyglądać dla niektórych. Ważą 292 gramy, bo je zważyliśmy. To zresztą widać też na, na załączonym obrazku. Waga podawana jest przez nas bez okablowania, zatem są to same słuchawki. Słuchawki, podobnie jak HyperX Cloudy, które bazują na słuchawkach Tacstar Pro 80, wykonane są bardzo, bardzo solidnie. Mają dosyć elastyczny, metalowy pałąk regulowane oczywiście i że tak powiem nie ma możliwości praktycznie aby one uległy usterce mechanicznej. Oczywiście jednak wszystko wszystko jest możliwe. Jak teraz widzicie można je rozciągać bardzo bardzo du na duże rozmiary także do każdej głowy będą one pasowały a sam pałąk jest regulowany w kilku stopniowej, w kilku stopniach regulacji. Naucznice, które otrzymujemy w słuchawkach MDH 8500, bardzo przypominają pady supersoft od Brainwavesa, natomiast są nieco mniejsze, przez co ucho może nie wchodzić do środka. Jeżeli chodzi o ich wygodę, naprawdę trudno szukać wygodniejszych padów. Sam pałąk również jest bardzo miękki, przez co nie będzie on naciskał na głowę. Ciekawie rozwiązano podpięcie kabla do słuchawek. Mamy tutaj wbudowane złącze, co jest mniej awaryjne niż to stosowane przez SuperLuxa, czyli wtyczka. Podpinamy kabel i możemy cieszyć się dźwiękiem swoich ulubionych słuchawek. Ode mnie to na tyle. Trzymajcie się. Cześć.